i witajcie w cyfry 5, Egipt, Cudawianki, mega przyjemna partia, w której kilka miast podbiliśmy na spółkę z Polakami, zlikwidowaliśmy Szwedów, którzy tutaj całkiem potężni byli, trzy miasta Polinezji spalili i teraz ich nie ma. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Tak można powiedzieć, mam nadzieję, że nie powiemy tego o mnie. No i z uwagi na poziom trudności to nie powiemy. Gdyby to było bóstwo, to cholera, uważałbym na takie słowa. Ale to jest imperator. Wygrywamy po zwycięstwo kulturowe, turystyczne idziemy, aczkolwiek no teraz właśnie będzie czas na gospodarkę, bo zadowolenie mi spadło. Nie chcą ze mną handlować już. No i musimy tutaj trochę nabić tego zadowolenia. A to będzie możliwe, jak odpalimy ideologię. A do tego celu potrzebujemy szybko trzeciej fabryki, bo tu już jest jedna w Tebach. Tu będzie się robiła druga. No i potrzebujemy trzeciej, bo węgiel miałem od Anglii. Dwie sztuki. No i będę miał u siebie, te miasta zgarną te pola, ale tutaj w Sigtunie weźmie za 13 tur. A to tutaj idzie po węgiel, ale nie wiem za ile. Poczekamy jeszcze 3 i zobaczymy. 3, 4, 4. No i Polacy się z Polinezyjczykami, no, niestety dogadali. Się nie biją. Nic z tej wojny konkretnego nie wyniknęło. Watykan. On tu gdzieś był, nie? Gdzie był ten Watykan? No jajko. A tu jest, Boże, jestem ślepy, no to dobrze zaglądałem, ale nie zobaczyłem. No i mamy fajną jednostkę do odkrywania świata. Taką to ja lubię. No przeciwko jednostkom morskim. Nie jakieś tam triremki badziewiaste. A na przełaj. Niech to tutaj siedzi. A niech to tutaj siedzi. A dawaj tu kopalnie. O, już jest na minusie, ale za chwilę cyrk troszeczkę pomoże. Wybierz produkcję. A wiecie co? Zróbmy sobie policję. A potem te posterunki może zrobimy i po raz pierwszy w historii YouTube'a, znaczy swojego kanału, chyba zrobię ten cud narodowy. Chociaż nie, chyba zrobiłem kiedyś. Bo to jest Narodowa Agencja Wywiadu. Potrzebuje posterunków policji we wszystkich miastach. I daje dodatkowego szpiega i rozbija wszystkich istniejących, czyli daje im awans jeden. Osłabia też skuteczność nieprzyjacielskiego wywiadu o 15%. No, w tej grze chyba mogę sobie pozwolić na takie tam budowanie. I to w tych miastach, którymi zarządzam sam, także Mogadiszu nie będzie potrzebowało czegoś takiego. No dawaj, bo jednostek chyba nie potrzebuję. Chyba jeśli chodzi o jednostki, nie jestem pierwszy, nie jestem. No, mógłbym bić, kurczę, Polaka, Kazika, ziomka, rodaka. Ale z dwóch powodów, no nie chcę tego robić. Numer jeden, no to tak jak już mówiłem, zadowolenie. Muszę mieć nadwyżkę, bo tutaj powiedzmy 7 chłopa zostanie. 7 luda może bardziej. No i to będzie 7 niezadowolenia. A druga sprawa, że działa, nie potrafię jak artyleria strzelać przez przeszkody. Także jakbym się na przykład tu ustawił, to bym nie strzelił w Kraków, bo las by mi blokował. Tu podobnie, tu blokuje. To wszędzie ten las by mi blokował. Nie, tu by nie blokował. Jakbym się ustawił działem na tym wzgórzu, to bym przestrzeliwał. Stąd też bym strzelał, stąd. No, inne rozwiązanie to oczywiście podejść pod miasto, ale jeśli tutaj by się pojawiała jednostka, pewnie by się pojawiała. Albo by stąd nadchodziła, to by łatwo mogli mnie atakować. I niszczyć te moje dzieła, a tego oczywiście bym nie chciał. Dobra, o ur. Nikt nie jest sojusznikiem. Nadmorskie, czyli żarełko wysyła. No sympatycznie. No i mam złoto, mógłbym poinwestować w te miasta państwa. Na razie nie potrzebuję, jakby coś zagadam do ciebie. Ale nie, wątpię. Szpiega ja w ogóle przestawiłem, bo u niego nie mogłem niczego kraść. Do Edynburga wysłałem Hebę. Czy tam Heba. Kijów jeszcze. Kulturowe. No.
Trochę kurczę, korci. Szanowni Państwo. Przekabacanie jakiegoś miasta, państwa. A, pływajmy. Tak się kończy ten kontynent. Myślałem, zastanawiałem się, czy przypadkiem to nie będzie morze wewnętrzne i czy tu nie będzie połączenia, ale widzimy już... No dobra, jeszcze nie widzimy. Jeszcze tu może być most lądowy. No zobaczymy, zobaczymy. Ciekaw jestem. Bo to jest niby Pangea. Ja wybrałem Pangea. To nie wygląda jak Pangea. Ale jakby tu było połączenie, to tak trochę bardziej. Na pewno ja wziąłem Pangea? No jest Pangea, jak był. No to dziwne. Dziwna mapa. Wyjątkowo. Civ 6, Civ 5 rzadko robi takie babole. Jak Pangea, to Pangea. Civ 6 oczywiście robi ciągle takie rzeczy. Nie może wygnać. Celtów też nie? Budyka spiskuje przeciwko niej. Ojejku, to chyba pora do siebie. Chociaż... Tu by można było... to musimy zrobić takie, wiecie co musimy zrobić? Bo mnie okradają, bo teraz jestem najpotężniejszy naukowo na świecie. Więc tego, no, który ma tylko jeden awans, rekrutem jest, wyślę do siebie jako kontrwywiad. A tego dam do Londynu, bo tam można było coś ukraść. I to będzie szybciej niż te 30 turbomastrzy awanse. Aluminium mi się pojawiło, patrzcie, patrzcie. To teraz gierka nie pójdzie po węgiel pewnie. Wiedziałem. A tu zobaczmy. 34 tury, Boże, potrzebuję tego węgla, żeby mieć trzecią fabrykę. I żeby tym sposobem, szanowni państwo, wejść w epokę ideologii. Możesz mi stąd pójść? Tu jest jeszcze aluminium, 8. Skansen nasz, cudowny. Także mam tutaj... O, tu jest jeszcze. O, tu jest. O, tu jest. 8. O, tu jest. Ale na swoim terytorium, kurczę, nie mam. No, nie fajnie. No na moim najbliżej, no to to. Tak teoretycznie na moim, powiedzmy, jeszcze jako tako w zasięgu. No dobra, najpierw giełda, a potem ten posterunek ewentualnie. No i ty, mój sympatyczny kolego, a może idź tu właśnie. Może to aluminium już niedługo będzie do wzięcia. Nie, chyba nie będzie mostu lądowego. Dobra, ustawię się tu. Może ta gierka się rozmyśli. Inne pole weźmie. Ciągle inwestujemy w tę żywność, mimo tego, że są problemy z zadowoleniem. Ale ogarniemy to. O, korci. Spartacus, o. Nie łazi się tak gołym generałem, nawet w czasie pokoju. Kazik, Kazik. Oj, Kazik, Kazik. Co, nie dokończyłem tutaj tego tartaku? To idziemy tutaj. Na to wychodzi, że nie dokończyłem. Odbudowuję tego karabina. Gatlinga, kusznika, którego straciłem głupio. Bo chciałem być chytry, sprytny, minimalistyczny i nie wziąłem wszystkich jednostek pod Panamę, żeby ją w jedną turę zgarnąć i zajęło mi to dwie. Zobacz miasto. Oj, czy wy się rozmyślicie? Dobre pytanie. No, ostatnia, dobra. Nie, jednak to jest taka... Taka dziwna Pangea, nie ma mostu lądowego. No dawaj mi tę giełdę.
tutaj też się pozbądźmy już tego, weźmy sobie też to i to. Żeby mnie nie okradali z technologii. Bo trochę mi tu w tej grze nakradli. Tu się robi druga fabryka. A potem Koloseum chyba, z tego co pamiętam. Tutaj futra Gierka weźmie. Pod Sztokholmem. Już nie. Już nie. O, teraz z tym pomnikiem chyba będzie szybciej, tak zakładam. Uwaga, zaraz zobaczymy. Kiedy to? A nie, teraz po to. Ojejko, za dwie tury. I za dwie tury będzie ludek. O, tu jest fajniejsze. Dobra, nie, na razie inwestujmy w produkcję, bo jak widać... No, jak widać, znowu będzie zero za dwie tury. Zadowolenia będzie zero. O, to już mogła mi wziąć Gierka, kurde, te wzgórza. Jejku, ja mogę kupować też pola. Czemu ja tak cudaczę? No tutaj to nie mogę, bo to marionetka. A zobaczmy za ile teraz? Za 10, a to już lepiej. No i ujdzie. 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 1, 2, 3. Aha, bo to już 3. No to mógłbym kupić, jakbym bardzo się uparł. No i tak zrobimy, żebym nie łaził w tej webte. Tam się mapa kończy. Tu już mamy lodowe pustkowia. Dobra, może tutaj... A czekaj sobie. I zobaczmy, co my tu mamy. Trudny teren. I trudny. Łatwy, czy raczej otwarty? To i tu takie poproszę. A, w tym kierunku. I na razie tutaj sobie czekaj cierpliwie. Przyjacielu drogi. No dawaj tę giełdę. No i za chwilę będą ważne cuda. Głównie ten jeden, wieża Eiffla. Turystyka daje 12. Dużo. To musi być nasze. Czy gra teraz mi pokaże, za ile zgarnie to pole? Zaraz zobaczymy. Pokaże. I to może być, mimo że daleko. Patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pól. Nie, nie pokaże, kurde. Ale Gierka to weźmie kiedyś. Prędzej czy później. Dyplo. Nikt węgla nie ma jeszcze? O, nie odkryli, kurcze pieczone. Dobra, tartak tu ma być, kopalnia tu ma być. Ładnie. No nie wiem, czy jest sens tutaj czekać jak głupi. Ale ja nie mam co robić. Torów... Ojejku, tu... O nie, jest farma. Kurcze pieczone. Mi się psują te tekstury. No dobra. Nie chce mi się łazić. A może tak go puszczę nawet. Nie, tam coś było chyba. Zaraz zobaczymy. No naszą część kontynentu tej Pangei widzimy. Tutaj Polaka jeszcze trzeba zlikwidować i nie wiem, czy to wybrzeże zostanie takie ładne, kolorowe, czarno-pomarańczowo, czarno-czerwone, czy będę tu coś kombinował. Dobra, chcę znowu wielkie dzieło, o to chodziło. Nad brzegiem strumienia. Ja tych obrazków chyba cholera nie oglądałem. Nigdy. Bo takie mam wrażenie, jakbym widział niektóre po raz pierwszy. Oj, nie tu, tylko tu. Dostaliśmy to, gdzie? To jest to? Epoka przemysłowa. A, tylko że tu mam przemysłowa. Tu by dało się to teraz zrobić. Z tej samej epoki i cywilizacji.
No dobra, to tak zrobimy, bo to większa premia będzie, jest 6, no właśnie. Tu ma być ta sama epoka i cywilizacja. Egipt, renesans, Szwecja, średniowiecze. No nie ma nic w Szwecji, ale jest industrializm Chiny. O, czekajcie, czekajcie, czyli tu się teraz będzie dało. Różne epoki i cywilizacje. Egipt średniowiecze, Szwecja średniowiecze, Egipt renesans, czyli musimy to sprzedać. A wziąć to zielone, industrializację. Czyli portret, a czyli to co, nie to nie to, portret Binda jakiegoś. Czyli my bierzemy portret Binda. O to bierzemy, a chcemy to. I chcemy się zamienić. O i jest 6, widzicie jak ładnie? Pięknie. No jeszcze nie działa. Ale turystyki mamy 41. Polska 12, Anglia 10. Delegaci. Miejsca dziedzictwa naturalnego. Każdy cud natury daje 5 kultury. O, ja już mam. Pod Panamą, w swoich granicach. Ja to chcę. Buddyzm. To nie przejdzie raczej. Nie rusza mnie to w ogóle, to chcę. Dawaj, pyk. O, Cerro de Potosí jest moje. Także spoko. I gierka na pewno ma ustawionego tutaj tego ludka na tym polu. Bo to złoto. No, wiedziałem. Czyli jeszcze będzie kulturka. 10 złota i 5 kultury będzie. Czy tam 3, ile tam było. Zobaczymy potem. Spoko, pływamy. Szpieg. Elżbieta spiskuje przeciwko budyce. Dzielimy się. Jak tam moi szpiedzy właśnie? 16, mówiłem, że będzie szybciej. Dawanse robię robotę. Sulejman przemysłowa, budyka przemysłowa. Trochę późno. Przyjęteś, olol. Odrzucone, lol, odwrotnie zupełnie. Dobra, pozbądźmy się tej drogi stąd. Co ja będę za nią płacił? Nie chcę za nią płacić. Czy ja tu chcę sobie jakieś drogi robić? Niekoniecznie. Mam te... No chyba, że Mediolan przejmie tutaj tę drogę. No, oby nie. Oby nie, oby nie. Będą jaja, jak Sztokholm weźmie to aluminium. Ale ja obstawiam, że tutaj zaraz przyjdzie. Kamehameha albo Kazik i zrobią tutaj miasto gdzieś. Chociaż tutaj nie ma nigdzie luksusu nowego. Choć Łódź zgarnęła bawełnę jak widać. 4 pola od centrum. No ale ja tam na pewno nie będę grzał miasta zakładać, bo to bez sensu. Choć aluminium kusi, ale będziemy mieli aluminium. Damy radę. No nie mam co robić już. Albo na razie raczej nie mam co robić. No to niby, ale zdążę. Dobra, ty będziesz medykiem bojowym kiedyś. A z innych wykorzystamy do budowy kolei. Może ja sobie świat okrążę. To też nie głupi pomysł. Oho, Turek. Ahoj. Kamracie. Piracie. Miasto mi przegabacili. A nie, to samo moje się przegabaciło. Dobrze. No i kurde, w końcu będziemy to mieli. Ale jajca. No dobrze, będzie więcej nauki. Też fajnie. Wszystko się robi. No robi się, no fabryki wolałbym robić, ale jak nie ma, to nie ma. Zaraz ludków trzeba sobie poustawiać. Chociaż tu jest fajnie. Tak ma być. Tu się zbugowało. Tu nie. Tu się zbugowało.
Za 8 turek będzie. A, niech tak będzie. Tu 34, tak ma być. No, też może być. Tu za 8. No tu normalnie to bym wolał tą. No i tak niech będzie. Jest zo. Potem opera. A potem zobaczymy. Zo opera. Ta szkoła niech się zrobi oczywiście. Okej. Coś tak rypło. No, obóz ma... A nie, to już nie sięgnę tego obozu, to nie ma sensu robić. Niech na wolności te bizony latają. Niech mają. No, jakieś kurde, nie wiem, krakatał by się mogło trafić, coś fajnego. O, właśnie! Hawaje. Może Polinezja ma tutaj gdzieś taką wysepkę jakąś fajną z tym wulkanem Krakatau. To by było klimatyczne. Życzę wam tego. Choć nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie polityczne, bo wspominałem o tym, że czasem zostawiam, czy kiedyś często zostawiałem cywki z jakimiś tam pojedynczymi miastami, szczególnie jeśli one były na wyspach. To ja brałem główny kontynent, a wyspy zostawiałem. No i tutaj korciłoby mnie coś takiego. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta gra się wcześniej skończy. Tyle, że pamiętacie, ja mówiłem, że około 250 tury jest szansa, żeby to wygrać. Tak strzelałem. I się strasznie pomyliłem, bo raczej to się nie uda. Na pewno to się nie uda. Gdzież, czym do ludzi? No, trochę tego węgla brakuje. To jest też problem, wam powiem. Bo jakby zrobię trzecią fabrykę, gdybym miał węgiel, to bym już ideologię otworzył. A tak to zonk. Nie ma takiej opcji. No ile teraz? 5 turek. No dobra, on tu już może czekać na ten węgiel w takim układzie. No i cicho, spokojnie. No patrzcie, jak mi kradną angielski szpieg. Żądamy. No ja też ich będę okradał. Gnoje. I ci szpiedzy już mają awanse oczywiście. Więc też są dobrzy. Już mi nieraz tu ukradli, także pewnie mają niektórzy 3 awanse. To ten mój tutaj może zginąć nawet. No można tu od biedy zrobić, choć nie będę tego pola wykorzystywał, ale też nie będę łaził tym robotnikiem w tej BFT. I znowu zadowolenie na minusie. Niestety. Żebym nie zapomniał, to w następnej turze, przyjacielu drogi, bank się robi. Okej. Czy ja tego potrzebuję? Nie, tutaj nie, szkoda mi tu robić. Chociaż tutaj policję okręgową też trzeba zrobić. Nie, ale to raczej tu trzeba robić te karabiny, bo tu będę coś musiał zostawić. Ale to bym wolał doświadczone jednostki. No nie chce mi się tu robić tych jednostek, budynków wojskowych. Nie będę kombinował, idźmy w badania. Jak tam moje aluminium? No niezbyt gierka chcę je wziąć. Co ja mogę fajnego kupić? O, wiem co kupię. Fabrykę kupię. Jak tylko dostanę węgiel, to kupię fabrykę. W Memphis, o. I to jest dobry pomysł. I dzięki temu otworzę ideologię. Pewnie pierwszy. Tak zakładam. To zobaczmy, czy nie mogę sobie przypadkiem gdzieś kupić węgla. Od kogoś. No niestety nie. W następnej, kolego. O, dopłynie, jeszcze nie dopływam. Kurde, długo, ale dawaj. Te przystań bym sobie może też zrobił. A dawaj.
Dwie turki. No, jeszcze Broadway też jest, kurczę, pieczone. Srebro. I mało. Nawet bardzo mało. Coś mi się urodziło, szanowni państwo, było słychać. A, automatyczny zakup za wiarę. To się nie urodziło, ale tak jakby. I znowu mamy wielkie dzieło. Tutaj. Cudownie. O. No już tutaj widać ten trapez. Prawie jesteśmy i potem sobie to odkryjemy. O, spróbujmy. Masz. No widzicie, kurczę pieczone. Nie ma opcji, że masz tyle dał. Bez przeginania pały. Chociaż... Zerknijmy jeszcze szybciutko. O, oni tam w przemysłową wchodzili, a u nas proszę, szanowni państwo. Epoka współczesna i pisarz jeszcze. Cudownie. Czy ktoś ma czegoś dwie sztuki? Miedź się pojawiła. Chciałbym mieć miedź. No ty głupia drza. Co za durne boty. No wielkie dzieło, bo to dla naszego zwycięstwa jest potrzebne. Karawana. No jakżeś łaziła pewnie, tak? Dobra, teraz tutaj, szanowni państwo, zmieniamy wieża Eiffla 9. Ej, coraz gorzej to wygląda. No ale robimy. Robimy. Dobra. Pusz wielkie dzieło. Kurde, traktat też by się przydał. Może byśmy domknęli ten nacjonalizm. Darmowa technologia, kurde. Dwa i pół. Nie no, sporo, dobra. Zróbmy coś takiego. W tym odcinku żadnego cuda nie będzie. O, zatytułuję odcinek Wieża Eiffla, bo zacząłem robić tego cudaka. Ale żadnego nie zbudowałem. No smutne to. O, nawóz 4. Ale ruszyliśmy z kopyta, jeśli o to chodzi. No tu by wypadało iść w gruncie rzeczy. No ale korci też pójść po dynamit. Jak chcemy tę Polskę podbijać. Tylko, że zadowolenia ciągle nie mamy. Ale zanim będę miał dynamit, to zakładam, że... No będę miał już ideologię. No dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, szanowni państwo. Tu jest też zadowolenia dużo. 5. No, może być. I kulturka w ogóle. Ładnie, miło, elegancko. Gdzieś go wyślimy, żebym, nie wiem, coś zrobił może. Jakiś podgląd. A to wiem, gdzie podgląd chcemy zrobić. W Warszawie. Dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. Na krakowskim przedmieściu, czyli w Warszawie. A coś tu... Nie. Jakaś taka linia tu jest. I tak myślałem, że coś tutaj widać ciekawego, ale nie. To taki artefakt. Się tam mgła jakoś tak łączy. Ten mój kontynent, ta moja część kontynentu jest chyba znacznie większa niż ta część. No nie, sól mi przestaje wysyłać. Jest, dobra, udało się. Mamy to. Bo ja współczesną weszłem, no tak. Wszedłem w epokę współczesną i jak albo buduję 3 fabryki i otwieram ideologię, albo wchodzę w epokę współczesną i otwieram ideologię. Czyli się udało. Tym sposobem drugim. Zapomniałem. Co tutaj robisz? Jest cicho, kurde.
krzyczy na mnie. Niedobry Kazik. Chyba się nie zgodzi. Odzwyczaiłem się, że tak szybko jestem w stanie wejść w epokę współczesną i to pierwszy. I to o to mi chodzi właśnie. No niestety, tak to teraz wygląda. Dobra, co my chcemy, szanowni państwo? Swobody chyba, bo tu jest właśnie kulturowe. Ład też jest okej. Znaczy każda jest okej, ale tu w swobodach będzie najwięcej tych rzeczy takich. O! Jeden kultury za każde wielkie dzieło. Szybkość pojawiania się wielkich ludzi rośnie o 25%. Zadowolenie za mennicę, bank, giełdę. No mam już takie rzeczy. Poziom drugi. Młyn, szpital, laboratorium medyczne. Specjaliści generują połowę zwykłej ilości niezadowolenia. O! I złote ery są dłuższe, też fajne. Słynne miejsca i ulepszenia wielkich ludzi dają plus 4 odpowiedniego dochodu. Turystyka generowana przez miasta zwierząt transmisyjną 34%. No to jest mocne. Ład. Ojejku, nie. Chciałem podejrzeć. Tutaj. No tu turystyki na samym początku nie ma, ale sporo zadowolenia, jak widzimy. Warsztat, fabryka, dużo zadowolenia. Kurde, najwięcej jest w Ładzie. No, w Ładzie jest najwięcej. Tu jest też turystyka. Kurde, a może na... Ale to względem cywilizacji opartych na Ładzie. No, najczęściej biorę ten Ład. Ja go bardzo lubię w tej grze. Kurde, Ład to jest niby komunizm. Naprawdę ci Firaxis to są jacyś komuniści. Bo Ład jest dobry. A w Civ 6 komunizm jest też najlepszy. Bez kitu. A tutaj 30% względem cywilizacji mających mniejsze zadowolenie. To mi nie przejdzie na pewno. To mi nie przejdzie na pewno. A w autokracji? No, o Jezu. To nie spodziewam się, żeby było coś takiego. 250 turystyki dla wszystkich znanych cywilizacji przy narodzinach wielkiego pisarza, artysty lub muzyka. To jest niezłe. Zadowolenie z zamku, arsenału, bazy wojskowej, Instytutu Narodowego. Każde koszary, zbrojownia, akademia, militaryzm. Względem cywilizacji walczących ze wspólnym wrogiem. To też takie sytuacyjne. Lubię każdą ideologię w tej grze. Każda jest dobra. Ale do naszej gry na zwycięstwo kulturowe, turystyczne najlepsze będą swobody. Głównie ze względu na to, na awangardę, na ekspresję kreatywną. Choć zaczniemy od kapitalizmu. Tylko, że to jest trzeci poziom. No ale to jest takie pewne, 34% turystyki pewne, w każdym mieście zwierząt transmisyjną, pewne. Tamte są takie sytuacyjne, też są podobne rzeczy, ale albo tam w stosunku do ciebie, które mają mniejsze zadowolenie, albo opartych na ładzie, albo coś tam. A to jest pewne, gwarantowane. I to bierzemy, w to idziemy. I jako pierwszy egipskie swobody. Dwie mam darmowe. O, i o to chodziło. Jako pierwszy. To chyba jeszcze nie było, znaczy nie, dawno nie było na YouTubie, bo na pewno było, że byłem pierwszy, ale dawno nie było. Dobra, na pewno chcemy to, bo potrzebujemy zadowolenia, czyli kapitalizm, jest 8. A drugie... Albo kultura, albo ta awangarda. Chociaż tutaj też mam sporo zadowolenia. Ale to zdążymy jeszcze. Ja bym poszedł po kulturę i szybciej byłyby kolejne rzeczy. No nie mam jeszcze tych wielkich... Chociaż nie, no mam trochę tych wielkich dzieł. Dobra, w to idziemy. W to idziemy. Ale... Ale... O, może w to, kurczę. No myślę, czy by nie zamknąć tutaj tego. Darmowa technologia.
Nie, dobra, idźmy po turystykę najpierw. Dobra, po turystykę idźmy najpierw. Siła bojowa miast, te specjaliści, to mnie korci. Bo tego jeszcze nie mam. No, młynów wodnych mam dwa. Czy tam trzy? Nie, najpierw to, czekajcie. Mamy 8, tak? Pyk, 13. No, spoko, może być. To dobre było, podobało mi się. A dawaj ten posterunek. Elegancko, o i pięknie. I będziemy fabryki jeszcze robić, cudownie. I aluminium też robimy, cudownie, jaki piękny finał. O, nawet teraz już tak tego nie potrzebuję szybko, bo zadowolenie ogarnięte. Kapliczkę sobie dołóżmy jeszcze. I tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.